Marek Samociuk z nami, czyli zwycięzca pierwszej edycji turnieju. Dzisiaj na dwójce Super Fight. Zadowolony jesteś ze swojego występu? Witam serdecznie. Oczywiście, że zadowolony. Tak? Wygrana, tak jak zaplanowaliśmy, taki był plan na walkę. Uśpić przeciwnika w stójce, doprowadzić do parteru i skończyć w tym parterze. Okej, okay, a powiedz mi, no bo na gorąco, teraz Michał Pasternak Cię wyzwał do walki. Przyjmujesz to wyzwanie? Ja od wyzwań nie uciekam oczywiście i oczywiście, że przyjmę wyzwanie, tak? Ale zobaczymy, co będzie w przyszłości, kiedy to nastąpi wszystko. Czy będę wracał do MMA, czy do WOTORE. No zobaczymy w przyszłości. Nie chcę teraz rzucać słów na wiatr, więc... Co byś powiedział o tych występach Michała dzisiaj? Nie oszukujmy się, to jest najbardziej doświadczony zawodnik no, z całego składu turniejowego. Czy to jest fair? Oczywiście. Jak się dowiedzieliśmy, że Michał Pasternak przyjeżdża na WOTORE, to trener powiedział od razu, że to jest nasz faworyt. A drugim faworytem moim był właśnie jego przeciwnik. Też się spodziewałem tego, że dojdzie do finału i tak było akurat. No i po prostu wygrał lepszy, tak? I oczywiście Michał Pasternak wygrał, bo był bardziej doświadczony, tak? Najbardziej doświadczonym tym zawodnikiem. Widzisz siebie w takim zestawieniu na przykład z zawodnikami, którzy mają 140 kilo? No oczywiście, tak. No, po to zostało WOTORE stworzone. Żeby nie było tego limitu wagowego, nie było rund, nie było czasu właśnie. Moim zdaniem to jest fajne, świetnie. Nie oglądałem dzisiaj walk, skupiałem się tylko na swojej właśnie, obejrzę później, więc możesz ty mi powiedzieć, czy była krew na twarzach. Wiesz co, trochę było, natomiast każdy chyba oczekuje więcej, jeżeli chodzi o zawodników. To mogę powiedzieć, bo z nimi rozmawiałem i każdy chciałby się bić w tej stójce, chciałby, żeby tej krwi było więcej jednak. No bić się w stójce, no wiadomo, każdy by się chciał bić w swojej płaszczyźnie, tak? No bo ktoś zaczyna na przykład trenować w stójce, tajski boks, kickboxing, niektórzy tylko parter trenują, jiu-jitsu, zapasy, tak? Judo i to takie jest mieszanie tych stylów, no i trzeba właśnie tak trenować, by być wielopłaszczyznowym zawodnikiem. Ja do tego dążę, żeby być dobrym w parterze, być dobrym w stójce. Wydaje mi się, że dzisiaj mój przeciwnik był tylko stójkowym. Zaskoczył mnie tymi wysokimi kopnięciami, bo byliśmy dość ciężcy, że tak powiem. I to tylko tyle, tak? A sprowadziłem do parteru, wygrałem. Taki był plan na walkę, tak zaplanowaliśmy. I no cóż, wygrałem. Jak ręce, jak dłonie. Powiem tak, po ostatnim WOTORE było gorzej, bo Szymon, mega mocny przeciwnik, postawił opór i to jak ja uderzałem lewy prosty, to on przyjmował na czoło, dosłownie takie coś robił, pyk, na czoło przyjmował cios i jeszcze do tej pory lewą rękę czuję kostkę, bo chyba lekarz źle zdiagnozował mi rękę, powiedział, że tylko bita. A pewnie złamana. Może i złamany, dokładnie. Trzeba będzie jeszcze raz to sprawdzić wszystko i doleczyć. Jak byś porównał tę galę do tej pierwszej edycji? Myślisz, że się rozwija WOTORE na lepsze? Na przykład nie ma już tych wypchnięć z areny? Powiem tak, muszę obejrzeć całe WOTORE, zobaczyć wszystkie walki. No bo nie dziwię się kibicom, że były te wypchnięcia, że się nie podobały. Aczkolwiek to nasze zdrowie też jest ważne, bo nie ma tych wypchnięć. Walki trwają, mogą trwać nawet właśnie mistrzowskie rundy do 25 minut. I co, każdy zawodnik się rozbije w pierwszej rundzie. Też właśnie było dzisiaj paru kontuzjowanych, że nie byli w stanie wyjść do kolejnej walki. Tak? No ale to już mi się wydaje, że trzeba to z czasem wszystko rozpatrzyć i po prostu na spokojnie dalej organizować galę, dalej się rozwijać. Mi się bardzo podoba, że to jest czysto sportowo. Mam nadzieję, że zostanie, że nie będzie się tam żadnych, że tak powiem, wyzwisk, wyzwania, tylko po prostu sportowe wyzwania. Tak? No bo atmosfera jest super, to trzeba powiedzieć. Każdy z zawodników jest naprawdę dla siebie super serdeczny. To nie ma jakiejś takiej tej rywalizacji poza areną. No oczywiście. Ja dzisiaj z Michałem Pasternakiem dzieliłem szatnię, tak? I z mistrzem WOTORE, a dzisiaj już wyzywa mnie na kolejne, więc to jest mega fajne. Nie ma tu czegoś takiego, nie ma takiej sztucznej złej krwi, że tak powiem. Tak? Zapytam na koniec, co zrobiłeś z kasą z wygranej z pierwszego turnieju? Rozmawiałem wcześniej z dziennikarzem i doradził mi, żeby zakopać daleko w ogródku na polu i takie zrobiłem, dokładnie. No dobra, super, dzięki wielkie i widzimy się na kolejnej edycji. Oczywiście, dziękuję bardzo.